Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Jest niedziela i minęła 21, a jak minęła 21, jest niedziela, to czas na wasze wyczekiwane, ukochane, najwspanialsze show internetowe. Startujemy. Aż chciałoby się zaśpiewać, tak jak pan Fok, ta ostatnia niedziela, bo to ostatnia przedwyborcza niedziela. I o tym finiszu kampanii, o gorączce politycznej rozmawiać będę z Dominiką Długosz. Dzień dobry. Dziennikarką polityczną Newsweeka. Dzień dobry, raz jeszcze. Oraz Michałem Broniatowskim, Politico i Dzień Onet. Dobry. Michał oczywiście też sprawy polskie, jak najbardziej, ale Michał pojawił się dzisiaj w studio, bo dzieje się na Bliskim Wschodzie, dzieje się w Izraelu i o tym też na koniec porozmawiamy. Ale zaczynamy od tego, jak to mówią, koszula bliższa ciału, czyli kampania wyborcza. Dominika, jesteś już zmęczona? Strasznie. Strasznie? Nie chce mi się gadać, porozmawiać o czymś innym. Strasznie nie? Jestem zmęczona, naprawdę. Znaczy, po pierwsze, wiesz co, ta kampania jest chyba jedną z najbardziej męczących od 25 lat, jeśli Dlaczego? Nie 30. Dlatego, że znaczy, ja jestem zmęczona hejtem, ja jestem zmęczona nienawiścią, jestem zmęczona tym, że ta kampania jest kompletnie o niczym. Znaczy, konwencje, zwłaszcza partii rządzącej, są tylko i wyłącznie o liderze partii opozycyjnej. Nie ma tam żadnych merytorycznych pomysłów, nie ma tam żadnej wizji na następne dwie kadencje, bo przecież Jarosław Kaczyński mówi nie o jednej kadencji, tylko o następnych dwóch kadencjach, a tutaj nie ma niczego. To znaczy w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość miało wizję. Ta wizja mogła się podobać, mogła się nie podobać, ale tam była mowa o reformach sądownictwa, tam była mowa o programach demograficznych i programach socjalnych. Tam nawet była mowa o programach rozwojowych. To znaczy wszyscy pamiętamy, teraz się z tego śmiejemy, ale to była wizja Morawieckiego dotycząca samochodów elektrycznych, dotycząca budowy polskiego promu, dotycząca wielkich inwestycji. A w tej chwili już nie ma niczego. Chwalisz, czy nie, tylko w tej chwili... Wszystko to, co wymieniłaś, padło. Ale było i padło i nie ma teraz niczego, nie ma żadnego nowego pomysłu. No, największym projektem partii rządzącej przez 8 lat jest pomalujemy bloki z wielkiej płyty. Albo zapewnimy... Które są w większości tam pewnie pomalowane już. Albo samorządowe, to tak naprawdę... No jest jeszcze, jesteście niesprawiedliwi. No są tak, obłożone. Oczywiście. Nie, ale już są obłożone. Tak? Naprawdę, bardzo wiele... Znaczy, nie chcę mówić procentowo. Do obkładać. Jeszcze będzie? Że jeszcze cieplejsze, żeby były. Znaczy, okay, no. Wiesz, no, albo jedzenie w szpitalach. Znaczy, Prawo i Sprawiedliwość miało 8 lat i podjęło próby zapewnienia lepszego jedzenia w szpitalach i poległo na tym. I teraz to jest wizja na następne dwie kadencje, a poza tym nie ma niczego. No, jest tylko codziennie wypuszczają jakiś nowy spot, w którym... no, Nichlinowi, no zły Tusk wpuścił imigrantów, albo zły Tusk będzie się kłócił ze swoimi partnerami z opozycji, żeby utworzyć rząd, albo zły Tusk się dogadał z Putinem. Znaczy, no ileż można? I to jest po prostu absolutnie męczące, a z drugiej strony też... No trochę jest tak, że cała scena polityczna gra, jak partia rządząca pozwala i też nie widzę merytorycznej dyskusji. Po drugiej stronie trudno tą merytoryczną dyskusję w sytuacji, kiedy codziennie się słyszy, że jest się diabłem, tak? I trzeba się do tego w jakiś sposób odnosić. Ale no, to wszystko razem jest naprawdę strasznie, strasznie wyczerpujące. Zanim udzielę tobie głosu, bo Anna pyta mnie o koszulkę, którą mam. To jest koszulka Mamy Głos. Akcja profrekwencyjna Newsweeka, jutro zajebista okładka, więc warto... A, bo właśnie, żeby jak ja jestem zmęczona, to nie oznacza, że nie idziemy na wybory, proszę Państwa, żeby to nie było tak, że to jak się długo zmęczyła, to wszyscy mają nie iść do urn, wręcz przeciwnie. Znaczy... Najpierw zanieść Dominikę, tak, a później sami zagłosować. Mamy głos. Akcja profrekwencyjna Newsweeka. Jutro okładka bardzo fajna. Zresztą pokażemy na koniec. Czy Krzysiu pokażemy już teraz, a na koniec jeszcze raz pokażemy? To pokażmy teraz, żeby widzowie już widzieli, jaka jest okładka piękna. Michał, a ciebie nudzi ta kampania, męczy, jak ty na nią patrzysz? No więc ja na szczęście mam trochę innych zajęć. Jedna wojna, druga wojna, zboże, Donald Trump, migranci, no jest tego
Jest tego mnóstwo, w związku z tym trochę mniej na szczęście musi mnie zajmować ta kampania, co nie znaczy oczywiście, że mnie ona nie zajmuje, ponieważ ta kampania ma też ogromny wpływ na pozycję Polski międzynarodową, negatywny. W tej kampanii padło tyle kłamstw na temat, w związku z tym, że to jest, że głównym jako osią tej kampanii jest atakowanie Tuska, w związku z tym pada mnóstwo kłamstw na temat polskiej polityki zagranicznej, pozycji Polski w Europie, potrzeb Polski w świecie, stosunków Polski z Niemcami i z Ukrainą i z Unią Europejską. Na szczęście dzięki holenderskiej policji to nie Niemcy już na koniec są najgorsi, tylko Holandia. Ale chyba już nie? Już znowu nie zdążą znaleźć kogoś, kto wodzi na pasku. Holendra żadnego się nie znajdzie, który by... Janusz Kowalski ogłosił, że żaden Holender pałą nie będzie bił Polaka. Janusz Kowalski. Żaden. Policja. No, przypomnę, że Holendrem jest Timmermans. Dlaczego się śmiejesz, Dominika? Ja nie mogę. Jak Janusz Kowalski coś ogłasza, to ja od razu się czuję niespokojna. Już tam też Włosi mieli, podpadli makaronem panu wiceministrowi. No, naprawdę. Martin pisze, że mówi koszulka koszulką, a propos mojej koszulki mamy głos, ale kombinezon pani Dominiki 10 na 10. Dziękuję. No dobra, no przepraszam, bo tak i to cię martwi, tak? To jest straszne, dlatego że znaczy straszne jest to, że sprawy polityki wewnętrznej Polski, takie trywialne sprawy, znaczy na przykład utrzymamy się u władzy albo zniszczyć przeciwnika, są siłą napędową działań polskiej dyplomacji, nie tylko dyplomacji, w ogóle i premiera i tak dalej, i tak dalej. A jeszcze do tego właśnie sobie przypomniałem, przecież do tego dochodzi jeszcze afera wizowa, która została zamieciona pod dywan. To jest zupełnie nieprawdopodobne, że afera tego rodzaju żyła przez jeden dzień, może dwa. No nie, ze dwa tygodnie było. No dobrze, ale to minęło jak jeden dzień. Nie, no trochę trwało, ale rzeczywiście bardzo... Spójrzmy, co się dzieje. No, przyjeżdża pan premier Morawiecki na spotkanie nieformalne, przypomnę, Rady Europejskiej w Granadzie. Krzyczy, że on się nie zgodzi, non possumus, veto i tak dalej, wszystkie możliwe wymachiwania szabelką polskiego szlachciury, po czym się okazuje, że na nieformalnych zebraniach Rady Europejskiej nie podejmuje się żadnych wiążących decyzji, że nawet jeżeli wyrzucony został z takiej deklaracji, zupełnie nieobowiązującej, wyrzucone zostały wszelkie wzmianki o uchodźcach, to natychmiast do swoich uwag po spotkaniu włożył to przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, a weto jest przeciwko regulacji, proszę państwa. Ta regulacja jest dla Polski korzystna. Nie ma drugiego takiego w ostatnim okresie prawa dotyczącego Polski unijnego, które byłoby równie korzystne, ponieważ ono zdejmuje obowiązek przyjmowania ludzi w ramach tej relokacji z państw, które są pod czym, co oni nazywają, presja migracyjna. Polska, no, co jest oczywiste, jest pod presją migracyjną i przez wiele lat jeszcze zostanie pod presją migracyjną. W związku z tym wszystkie te państwa, oczywiście trzeba zawnioskować. Jak się nie zawnioskuje, to się podpada, ale jak się zawnioskuje, no, nie wiem, czy się zawnioskuje, to wtedy Polska jest krajem pod presją migracyjną i mało tego, może wystąpić o bardzo duże miliony euro na wsparcie opieki nad migrantami w Polsce. To są pieniądze powstałe z budżetu unijnego oraz wpłacane przez tych, którzy będą woleli zapłacić 20 tysięcy euro zamiast przyjąć nowego migranta. Więc to wszystko jest oparte na tak strasznym kłamstwie i oszustwie. Ja nie wiem, dlaczego ludzie na to nie reagują, którzy znają tę ustawę. Ona Polskę zwalnia. Ale reagują, tylko no. Wiesz, tylko że... No ale na tej podstawie Ale Michał, no ty się oburzasz na nas. A to PiS, patrzysz, staje pan prezes na tle białej ściany i mówi swoim wyborcom, że stoi na tle ściany czarnej. I nikt nie powie, że się myli nawet.
wszyscy przytakują, klaszczą i mówią, jak wspaniale pan prezes rozróżnia kolory. Rozumiesz? Znaczy, no tak to wygląda. Znaczy, oni się nauczyli od Trumpa, że w polityce nie musisz mówić prawdy. Że możesz stać przed kamerami, patrzeć ludziom w oczy i po prostu kłamać, ordynarnie kłamać. I tak długo powtarzać kłamstwa, aż ludzie to łykną. A jeszcze jak masz narzędzie propagandy, jaką jest TVP, Orlen Press i wszystkie przybudówki Sakiewiczów, Karnowskich i innych, no to rządzisz. Michał, znaczy wiesz, o co chodzi? Znaczy, bo ty mówisz, dlaczego ludzie, którzy znają ustawę, nie reagują? Ale mogę się oburzać. Nie, no jasne, tylko że ja słyszę polityków opozycji, którzy starają się przemówić, tylko wiesz, no to jest wołanie... No wiesz co, oni zrobią w Sejmie konferencję, tylko tę konferencję pokaże TVN i jeśli akurat nie będzie się działo nic ważniejszego i tyle. Znaczy tutaj się nic nie zmieni. Znaczy, co oni mają zrobić? Wszyscy straciliśmy trochę sprawczość, no dobrze, tak? Wycofuję to znaczy... się z pretensji, że się o tym nie mówi i trzymając się dalej tego, co, od czego zacząłem jest... No mogę tylko powiedzieć, że no, kłamstwo jest tak straszne. I jeszcze na dodatek zadaje się pytanie w referendum, które dotyczy rzeczy, która jest o 180 stopni odwrotna. O. Ponieważ dzisiejszy tytuł odcinka ma, żeby gramatycznie to wyszło, zatytułowałem dzisiejszy program Cykor Kaczyński. W odniesieniu do tego, że pan prezes Jarosław, Polskę zbaw naczelnik, no jednak nie stanie i nie będzie debatował z Donaldem Tuskiem. Ta debata ma się odbyć w TV PiS, co w ogóle jest dziwne, poprowadzi to funkcjonariusz Rachoń z jakąś panią. Nie pamiętam nazwiska, więc nie chcę przekręcić. Ale nie będą tego robić w telewizji, tylko z jakimś wynajętym... Na Walem Jezyszyńskim, tak, w studiu ATM. Tam się odbędzie. Być może telewizja bała się zamieszek, że ludzie by przyszli, jednak spalili no, ten budynek. Więc wyprowadzili to do zewnętrznego studia. Będzie realizowane. No i Jarosław Kaczyński nie, bo będzie w Przysusze. Gdzie on lubi Przysuchę. Przysuchę. Lubi, naprawdę. I jest teraz takie powiedzenie, się widziałem, bardzo dobre. Wybory wygrywa się w Końskich, a przegrywa w Przysusze. Wow. No widzisz. I co to myślicie, jest, Boże, myślicie? Tu jest wszystko w jednym, naprawdę. Naprawdę, zupełnie nie kpię sobie. Wszystko w jednym, dlatego że przecież po 2020 roku, po debacie zorganizowanej również przez TVP w wyborach prezydenckich, w Końskich właśnie, wielu komentatorów uważało, że Trzaskowski przegrał wybory, bo nie pojechał do Końskich. Dokładnie. Powiedzenie wybory wygrywa się w Końskich było co prawda powiedzeniem Grzegorza Schetyny, ale no to... Donald Tusk, myślę, troszkę zapomni o tym. No teraz Tusk postanowił wykorzystać sytuację i pójść do telewizji publicznej, mimo tego, że Jarosława Kaczyńskiego tam nie będzie. Bo będzie w Przysusze. Bo będzie w Przysusze, no ale no, na miejscu Kaczyńskiego też bym nie poszła. No, pamiętasz doskonale tą debatę z 2007 roku. Wszyscy ją pamiętają. Jarosław Kaczyński ją pamięta, do końca życia będzie ją pamiętał. Ale wiesz, jak to jest, wiesz, jak ojciec chrzestny nagle się chowa, to traci jednak, wiesz, to, ale może daj spokój, to się jednak mówi. Jednak ojciec chrzestny nie przychodzi na spotkania z podludźmi. Zdrajcami, nienawistnikami. Ale w ogóle z kimś, kto jest poniżej jego poziomu. No jak ktoś jest Bogiem... Wyobraź to sobie. To wtedy... Ale pamiętasz, wtedy w 2007... Nie ma równego mu w Polsce, w związku z tym nie będzie się zniżał. No. W 2007 używał tego samego argumentu. On powiedział, że on jest gotowy na debatę z Kwaśniewskim, bo on nie będzie debatował z Tuskiem, bo Tusk jest pomocnikiem kierownika. Potem się zdecydował jednak na to spotkanie z Tuskiem. No dostał baty straszliwe. Słuchaj, jeden z ówczesnych sztabowców, no, tam było właściwie dwóch, Kamiński, no. Bielan, więc jeden z nich opowiadał mi później, że tak pięknie już im szło. Wypuścili, przygotowali nawet spot taki wyborczy, gdzie właśnie jest, że Kaczyński nie będzie rozmawiał z pomocnikiem kierownika, nie? I wszystko już mieli zaplanowane, już wszystko, już widzieli drogę prosto, meta, już jest na wyciągnięcie rączki. A Tusk jeździł
i powtarzał, że Kaczyński jest tchórzem, 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 tchórzem i Kaczyński na jakimś spotkaniu nie wytrzymał. Dobrze, no to ja ten, to będzie debata. I oni się złapali za głowę i wiedzieli, że to nie będzie dobre, nie? Znaczy, no to że nie to będzie już tam, jest... Tak, tam to wszystko, znaczy było wszystko złe od Mów mi Donek do cen kurczaka. To wszystko było złe, ale Jarosław Kaczyński to doskonale pamięta, on z Tuskiem nie będzie rozmawiał. On nawet w takich warunkach, znaczy słuchajcie, te warunki tej debaty są absurdalne. Znaczy, prowadzącym jest pan Rachoń, który był rzecznikiem Sopockiego Prawa i Sprawiedliwości. Okej, okay, dobra, ludzie się zmieniają. Znaczy on się nie zmienił, ale dobra. Natomiast tam nie będzie pytań między kandydatami. Znaczy to jest seria pytań do 6 gości, znaczy 5 gości i jednej posłanki, zadawanych przez dziennikarza bez pytań wzajemnych. Tam nie ma tego elementu, który w debacie jest najciekawszy. Ale jestem ciekaw, jak on zamierza powstrzymać ich przed wycieczkami? Tym, żeby, wycieczkami. Znaczy niby jak to zrobi. Znaczy Tusk, mam nadzieję, że pojedzie równo i w ogóle nie będzie się martwił zasadami, które będzie mu próbował narzucać pan Rachoń, bo pan Rachoń sobie może, no już nie chcę powiedzieć, co może. Wiecie, przy okazji tego, że wszyscy mówią o debacie. Tak, że debaty kiedyś były o czymś i o czymś decydowały i wszyscy się powołują na debatę z 2007, zapominając o debacie Miodowicz-Wałęsa. 88. 30 listopada 88 roku. O historycznym znaczeniu tej debaty nie będę mówił, bo każdy z nas wie. Natomiast ja posłuchałem tej debaty. Trwała 40 minut. Siedziało naprzeciwko siebie w bardzo śmiesznych fotelach dwóch kulturalnych panów, którzy wygłaszali swoje kwestie po mniej więcej 3-4 minuty, przekazywali głos rozmówcy. Rozmówca odpowiadał, żadnych złośliwości, bardzo uprzejmie. I Wałęsa po prostu go bardzo uprzejmie wdeptał w ziemię, ale kompletnie. I tak sobie pomyślałem, że przecież no, tak może wyglądać też no dobrze, ale potem była debata dzisiaj. Ale potem była debata Wałęsy z Kwaśniewskim, gdzie Wałęsa przyszedł, tak. Powiedział, że może podać nogę, a Kwaśniewski powiedział, że ani B, ani me, ani kukuryku, no, i że tak, chodzi jak do obory. Ale... Więc było kulturalnie do pewnego momentu, potem się skończyło. Nie, ale chodzi mi o to, że o historię zmieniła debata, która była debatą kulturalną. Więc zobaczymy. Ale wiesz, tamtej debaty z punktu widzenia Wałęsy było to, że nagle lider opozycji demokratycznej, podziemnej de facto, która jest nieuznawana przez aparat cały państwa, nagle pojawia się w telewizji, gdzie przez ostatnich, w tamtej perspektywie 7 lat jest w grupie wichrzycieli, znaczy w telewizji go przedstawia w propagandzie jako wichrzyciela, no tego, który... Prywatną osobę. Tak, prywatną osobę, człowieka, który, no jeśli tylko by tacy doszli do władzy, to koniec z Polską i wszystko się wali. I nagle ludzie zobaczyli Wałęsę i część z nich pewnie pierwszy raz w ogóle mogła posłuchać, co on ma do powiedzenia i jak ma do powiedzenia. I wyobrażam sobie, że dla Donalda Tuska możliwość wystąpienia live w rządowej telewizji, nie twierdzę, że to będzie aż taki podobny efekt, bo dzisiaj jednak jest internet, jak ktoś chce, to może znaleźć te live'y ze spotkań Tuska z wyborcami, ale jednak dla części tych widzów TVP to może być nowość. No dlatego tam idzie, wyłącznie, no bo postanowił przebić bańkę. Żeby pokazać, że nie ma rogów na przykład. Gorzej, jak mu dorobią taki efekt, jak na TikToku. Ale wiecie, no on jest świetny w takich wystąpieniach. To znaczy, wystarczy sobie przypomnieć wszystkie wystąpienia Donalda Tuska przed komisjami śledczymi. Za każdym razem ta komisja śledcza robiła już wszystko, żeby on już więcej nie mówił, żeby już nie zadawać mu żadnych pytań, bo on naprawdę jest tym doskonały. Znaczy, on potrafi rozmawiać z przeciwnikiem, potrafi pójść na zwarcie, on się niczego nie boi. W sensie w tych dyskusjach, tak? No czego on ma się tam bać? Że mu Rachoń powie, wyjdź ze studia, no dajmy spokój. No to wyjdzie najwyżej, no. A jak zostanie, to ten ostatnio jeden z tych pracowników TVP próbował wyprosić posła PSL-u, zdaje się, ze studia, a poseł PSL-u powiedział, nie ma mowy, ja nie wyjdę. Więc, bo to jest telewizja publiczna. A pan się zachowujesz jak burak cukrowy, no i tyle. No i to może być dokładnie tak samo, więc znaczy, ja sądziłam, że Tusk nie pójdzie, bo nie będzie Kaczyńskiego, właśnie dlatego, żeby nie stwarzać wrażenia, znaczy zawsze jest trochę tak, że jest tych dwóch największych, oni tam ze sobą debatują, a ci mniejsi się biją.
biją między sobą. No ale nie, no to chyba była najlepsza decyzja, jaką mógł podjąć, żeby tam uważajcie pójść. Uważajcie na tych mniejszych. Przypomnę rok 2014, kiedy pojawił się nagle w studio z debatą Zandberg. Pan Zandberg i zabrał kluczowe głosy koalicji lewicowej. Co no to 2015. 15. Teraz ja się pomyliłem. Nie, ale to wiesz, no, było już tyle tych różnych debat, że... No i... Tak, i on wtedy zabrał lewicy... Zabrał lewicy głosy. I lewicy zabrakło 0,4 punktu, żeby wejść do Sejmu. Kluczowe pytanie jest, czy... I zmieniła się historia. Czy Szymon Hołownia podoła? Bo to jest pytanie. Bo lewica przeskoczy próg wyborczy. Lewica będzie w Sejmie. Tak, lewica jest na spokoju. Bez względu na to, jak Joanna Scheuring-Wielgus w tej debacie wystąpi, moim zdaniem będzie miała przekaz taki ten antyklerykalny plus prawa kobiet i to będzie takie, będzie się tego trzymała i tam nikt na jej poletko wchodzić nie będzie. Natomiast pytanie, co zrobi Szymon Hołownia? I dlaczego on, a nie Kosiniak-Kamysz? Ja sobie to tłumaczę w ten sposób, że Kosiniak-Kamysz do kompletu z Tuskiem byłby za łatwy do strzelania w niego przez Morawieckiego. Byłoby o tym, że to panowie tutaj już rządzili, umowy gazowe, niegazowe, różne tam historie. A Szymon Hołownia chyba został wybrany po to, że zawsze może powiedzieć, ale chwila, no ja dopiero chcę władzy, jeszcze nigdy nie rządziłem. I myślę, że to jest główny, ma być jego główny atut w tej debacie, że on będzie mógł powiedzieć, ja jestem jedyny tutaj, który ani jeszcze nie był posłem, ani ministrem i chce nowej jakości w polityce. No bo nawet Bosak już rządził, no. W LPR-ze, będąc z Prawem i Sprawiedliwością. No tak, masz rację. No. Tam to poza... No poza tym Bosak jest posłem już od No tak, lat, tak, ale no był też w koalicji rządzącej, tak, jak tak. Pierwszy raz wszedł do Sejmu. No pewnie tak, wiesz co, no bo znaczy w tej chwili trzecia droga, umówmy się, bije się o każdy głos, tak, o każdy promil tych głosów, bo no, sądząc z badań i tych, które są publicznie dostępne i tych wewnętrznych, no ona balansuje na progu. No to jest wszystko w granicach błędu statystycznego. No, może się obsunąć, może wejść, no tak się troszkę buja. Donald Tusk też im podaje rękę bardzo wyraźnie w tych ostatnich wystąpieniach, mówiąc, żeby się wyborcy trzeciej drogi nie wahali i głosowali na swoją partię, więc podjął najwyraźniej decyzję, że trzeba ich wyciągać spod tego lodu, że będzie to korzystniejsze dla przyszłości ewentualnej koalicji rządzącej. Ale no, tak czy inaczej biją się każdy kawałek głosów, a wyborcy, zwłaszcza PSL-u, mają uczulenie na Donalda Tuska. Oni, o ile działacze PSL-u mówią, my byśmy z Donaldem rządzili w ogóle spokojnie, my to mamy już przerobione, my mamy świetne doświadczenia, on oczywiście nas jechał tam równo, po prostu przeczołgał nas jak trzeba, ale okej, my się dogadamy. No to wyborcy nie lubią. Wyborcy naprawdę nie lubią, wyborcy są trochę bliżej PiS-u, więc myślę, że Władysław Kosiniak-Kamysz no to przekalkulował wszystko i też nie chce drażnić ani swojego elektoratu, ani właśnie wystawiać się na prosty strzał. No pamiętacie 2019 rok, on tęczowego Władka odchorowuje do tej pory. Znaczy to, że on wszedł wtedy w koalicję z Lewicą i z tą dużą częścią Lewicy poza Wiosną Biedronia i z Grzegorzem Schetyną i Platformą Obywatelską, no to się ciągnie za nim do tej pory. On wtedy naprawdę odcierpiał to, że mu po wsiach tego tęczowego Władka wykrzykiwali i ma traumę. Więc też po co mu to? Jeszcze raz. Szymon Hołownia podoła? No ma doświadczenie telewizyjne, więc... No pytanie tylko, czy nie chodzi tutaj, że tam siłą był prompter na przykład, nie? Nie, ja tak. Ale wiesz co, ale na paru spotkaniach Hołowni i to on w tym ma takie bałmociki, które się, wiesz, w takiej debacie... Niektóre to jest, są fajne, niektóre są ale spoko. Niektóre... Nie, no tak, są cringe'owe strasznie, ale... Nie, ale ja myślę, że on... znaczy, myślę, że ponieważ przygotowane są pytania, które są też... Nie do wszystkich prawdopodobnie, tylko do każdego oddzielne, tak? Jak to ma być? No to... Znaczy, tego nie wie nikt. Znaczy, tego nie wie nikt, ale w każdym razie najważniejsze... A Tusk się spodziewa, że do niego pytanie jest, dlaczego jest pan zdrajcą? Tak, no ale wtedy on zacznie opowiadać... Dlaczego jest pan agentem w Moskwie? Kiedy pan w końcu przestanie bić zdradzać swoją, Polskę. Bić swoją żonę. Nie, ale ja myślę, że tutaj zasadą powinno być kompletne ignorowanie pytania, tylko skorzystanie z tego, że ma się minutę na wypowiedź. Ja bym wtedy z magnetofonu puścił trochę wypowiedzi Morawieckiego, wtedy, kiedy jeszcze był w jego rządzie,
bo znaczy nie był w rządzie, tylko był doradcą tego rządu, kiedy zachwalał podwyższanie wieku emerytalnego i tak dalej, i tak dalej. Ja przynajmniej, znaczy nie wiem, ile tam ma być pytań w sumie? Wiadomo. Sześć. Sześć chyba. O, ale to połowę bym poświęcił, zaczynałbym od tego, jak państwo widzą, Jarosław Kaczyński stchórzył i przysłał marionetkę, która udaje od kilku lat premiera. Tak, a poza tym Kartagina musi być zburzona. Dokładnie. No. I bym zaczynał. Po prostu. A ten niech tam się buldoczą wszyscy, wiesz, tam. Ale widzisz to? No to by było, to było zarąbiste. By było. Tak, to by było całkiem spoko. Tak, tak, to by było dobre, ale nie wiem, no, znaczy rozumiem, że Donald Tusk ma strategię na to spotkanie, znaczy to naprawdę nie ma co mu układać, no, ten gość jest naprawdę doświadczony. No. Nie, nie, ja tylko tak, wiesz, no, tak bardziej, gdybym ja miał wystąpić w takiej roli, w takiej debacie, to bym jechał właśnie w ten sposób. Ale w ogóle wiesz co, bym tutaj się nie przejmował Rachoniem czy kimkolwiek innym. Wracając do Szymona Hołowni, to obawiam się, że on może mieć pokusę, żeby przy okazji zaatakować Tuska. Tak. Bo on ma tę pokusę w sobie za każdym razem, jak się dorywa do głosu, więc może to się niestety skończyć tym, że on też gdzieś tam będzie próbował wbić Tuskowi szpilę, a okaże się, że to jest kontrskuteczne kompletnie. Albo gorzej, jak Tusk mu się odwinie. Tak. Wiesz, no, znaczy, może być masakracja. To może być kiepsko wtedy. Charlie pyta, co z tymi skokami? Premiera miała być 2 października, taka padła tu deklaracja z ust pana Sekielskiego i dupa, o co chodzi, Charlie, więc tak, nie przypominam sobie, żebym mówił i wymieniał datę 2 października, mówiłem, że przed wyborami i słowa dotrzymuję, film będzie już w najbliższy piątek, 13. Piątek 13, co to za super data na premierę filmu o gigantycznej aferze finansowej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Piątek 13. Bądźcie uważni, zaglądajcie na nasze wszystkie media społecznościowe. Za kilka godzin pojawi się cieplutki, świeżutki trailer. Tak. Teaser? Teaser, trailer. Zwiastun, mówiąc z polskiego, zwiastun filmu, czyli. Przypominam, już dzisiaj nie chcę rozmawiać o skokach więcej. 13 października, piątek, premiera filmu Korzenie zła. I koniec. Koniec tego tematu. Jedziemy dalej. Były pytania tutaj do nas kolejne. Aha, czy za tydzień będzie audycja live? Tak, to Tomasz pyta. Będzie audycja live, będzie wieczór wyborczy. Za tydzień. Zaczniemy, bo się cisza jest do 21. Tak. A my zaczniemy już tutaj nadawać od 20. Porozmawiamy sobie o tematach, o których możemy porozmawiać, żeby nie łamać ciszy wyborczej. A od 21, no pewnie tak do północy, zrobimy live'a i będziemy mieli własne studio wyborcze tutaj. Więc zachęcam, polecam. Nie studio, no tak, studio wyborcze, tak, specjalne wydanie, więc za tydzień. TVN24 robi debaty od kilku tygodni, PiS nie przychodzi, no tak, no bo PiS uważa, że... Po co gadać, no tak, naprawdę, po co rozmawiać, dokładnie. Tam pytania padają, znaczy proszę Państwa, oni nie lubią pytań, nie wiem, zwróćcie uwagę, jak wyglądają konferencje prasowe Jarosława Kaczyńskiego, to nie są żadne konferencje prasowe, tylko to są oświadczenia, no, wychodzą tam i opowiadają jakieś swoje rzeczy, czy jak tylko padają pytania, no to Państwa nie ma, no to jest dokładnie tak samo z debatami, no po co odpowiadać na pytania? No, po co? No nie wiem właśnie, nie wiem, też uważam, że to jest niezła taktyka. Panie Sekielski, czy jest Pan dziennikarzem, czy doradcą opozycji? Michał, ja lubię czytać pytania Michała, bo to Michał jest... Aha, Michał jest stały. Michał jest stały, wiesz, znaczy okay. Michał bez przerwy. To ma jakieś nazwisko? Michał. Taki nick. Michał. Hmm. A podejrzewałeś jakiegoś Michała? Koboskę. No, Michałów jest mnóstwo. Jak wiadomo. Michał Dworczyk może, nie wiem. Anna pyta, czy exit pole będą prawidłowo przepowiadać wynik wyborów? Jak uważacie? Słowacy się pomylili. No właśnie. Słowacy się pomylili o 1/3. No właśnie. To jest już po prostu totalna kompromitacja. Ale u nas nie. Moim zdaniem kompromitacja wynika z tego, że ludzie kłamią.
Znaczy ludzie wychodząc, to nie jest problem, że jest źle no tak, dobrana ale próba jednak, i tak dalej. Ale jednak pomyłka o... Nie, oczywiście, to była gigantyczna pomyłka. I znaczy, no, najbardziej ja brutalna pomyłka w ja Polsce się tego obawiam, taka, bo jak... rozmawiam z ludźmi, którzy robią sondaże w tej chwili. Znaczy, ja w ogóle nie chcę rozmawiać o sondażach, bo to jest bardzo złe, co się dzieje na tym rynku badawczym w Polsce, ale bardzo wielu ludzi mi mówi w tej chwili, że mają kłopot z robieniem sondaży, że ludzie nie chcą odpowiadać na pytania. Znaczy, że mają wybraną próbę, idą zadawać pytania, a tutaj się okazuje, że ludzie odmawiają odpowiedzi. I no, to może oznaczać, że albo opozycja jest niedoszacowana, albo, co, na co niestety zwracają uwagę, niestety dla opozycji oczywiście, uwagę część analityków, że w krajach będących na progu rządów autorytarnych często opozycja jest przeszacowana, dlatego że ludzie odpowiadają, że tak, będą głosować na opozycję, a gdzieś tam w głębi serduszka potem idą i głosują na partię rządzącą z jakiegoś nieuzasadnionego strachu. Więc tutaj niestety jesteśmy w bardzo trudnej sondażowo sytuacji. Znaczy do tej pory te nasze exit pole były całkiem dobre. Znaczy 4 lata temu trafiły no tak prawie do 0,1%. Rozmawiaj z Lechem Wałęsą z 95 roku. Kładź się spać. Przypomnijmy, że kładź się spać jako prezydent. Ale wiecie co, to ja w 2010 roku rozmawiałam z Jackiem Kurskim, byłam w sztabie Prawa i Sprawiedliwości w czasie wyborów prezydenckich po katastrofie smoleńskiej, kiedy Jarosław Kaczyński startował przeciwko Bronisławowi Komorowskiemu. I wychodziliśmy z Jackiem Kurskim razem z tego sztabu w środku nocy. Jeszcze zobaczysz, że będziemy jeszcze prezydentem. Za godzinę jeszcze będziemy prezydentem, a rano będzie Komorowski. Zawsze tak jest, że w Polsce w środku nocy jest ten prezydent, który potem przegrywa. No, nie było tak w przypadku Dudy. No bo... To jest w ogóle jakiś fenomen. To jest fenomen, to prawda. Ale tak, w 2010 też był taki moment, że Jarosław Kaczyński był prezydentem, a potem Bronisław Komorowski. To pytanie musi paść, to od Waldiego. Mhm. Jeśli już, czy PiS odda pokojowo władzę? Jeśli, jak rozumiem, jeśli przegra PiS. No to jest czas pokaże. Bardzo ważne pytanie, lepiej się na ten temat nie wypowiadać. Dlaczego? Dlatego, że jakby już miał rację strasząc, to jest coś strasznego, a jak nie będziesz miał racji strasząc, to wyjdziesz na idioty, więc lepiej... Wiesz, jak to mówią o komentatorach w ogóle, nie? Znaczy, że... Znaczy, żadnej odpowiedzialności za słowo, kompletnie, ale... O, Dominika nie, nie, bo ja tu trochę się zgadzam z redaktorem, bo... To jest tak, ja bardzo bym nie chciała nawet dopuszczać myśli, że jakaś partia przegrywając wybory może nie oddać władzy. Ciągle mam nadzieję, że żyjemy w kraju demokratycznym. I również nie chciałabym wypowiadaniem się na ten temat wzbudzać niepokoju. Dobra. Po prostu w wyborcach, bo należy iść do wyborów, należy głosować, oddać mamy głos, każdy z nas ma jeden, trzeba... Głos i mamy kontrolerów wyborczych, mam nadzieję, w każdej komisji, więc... No więc którzy tak, będą no, widzieć wszystko. Miejmy nadzieję, że to skończy się na demokratycznych procedurach. Dobrze, dziękuję za super naklejkę od Anny and Son, super naklejkę od Jacka Kondrackiego też dostaliśmy, dziękuję, oraz super podziękowania od Agnodar. Bardzo dziękuję. Bo nie agnostyk. Nie wiadomo, może... Może agnostyk i Agnodar. No właśnie. Czy możecie przybliżyć, zaraz, bo tu jeszcze było takie pytanie do mnie, Michał już nic nie pisze, ale Ewa pyta, czy idę na wybory. No oczywiście, Ewo, no mam koszulkę, mamy głos, dlatego idę na wybory. Nie dlatego, że mam taką koszulkę, idę na wybory. Tutaj znowu pytanie, a co jeśli PiS nie będzie chciał oddać władzy, już nie będziemy tutaj straszyć i pisać czarnych... scenariuszy, no, bo rzeczywiście może lepiej nie budować takiej atmosfery. Tym problemem, jeśli by zaistniał, zajmiemy się po wyborach. Czy możecie przybliżyć nadzieję, temat... wszystkich nas nie zamkną. No nie. Cindy
pytanie o, stawia. Czy możecie przybliżyć temat referendum? Czemu teraz? Czemu takie pytania? Wyjaśnijcie to proszę osobom, które się nie orientują. Dziękuję. No, trzeba zapytać pana Kaczyńskiego, który wzywa, żeby głosować 4 razy tak. Nie. Ostatnio wzywał, żeby głosować 4 razy tak. Pomylił się, powiedział, Matko Boska, Boże, wybacz mi. 4 razy nie jednak. Nie. I mamy 4 razy. On powiedział, Jezu Marianie. Nie, bo on, słuchajcie, bo on powiedział tak, Jezu Maria, nie, ale tak, tak mu to się złączyło, ponieważ no, nie słynie z dobrej dykcji, więc wyszło Jezu no. Maria, nie. Przepraszam. Nie bluźnij. No. No dobrze, ale to wyjaśnijmy państwu, o co chodzi z tym tak. referendum. Ja tu dziękuję od razu. Tak, potrzebujemy tego. Super naklejka od Małgorzaty. Dziękuję, Małgorzato, bardzo. No więc, droga Cindy, chodzi o to, żeby prowadzić kampanię wyborczą na wszystkich frontach za kasę, która na tę kampanię nie powinna być przeznaczona. Kampania wyborcza Prawa i Sprawiedliwości to i tak są naprawdę dziesiątki milionów. Ja to policzyłam wczoraj bodajże w samych wpłat od sympatyków ludzi, kandydatów i menadżerów spółek Skarbu Państwa w zeszłym miesiącu było ponad 6 milionów na konto Prawa i Sprawiedliwości. Do tego dochodzi cała kampania reklamowa w Polska Press, w telewizji publicznej. Nie wiem, jest taki filmik, który nagrały prowadzące wiadomości TVP ostatnio. To jest po prostu, to znaczy coś bez nazwy tam się odbyło. Nie oglądajcie tego. Nie oglądajcie tego, obejrzeliśmy to, żebyście wy nie musieli. Tam panie udają, że mówią o niezależnych mediach, a mówią wyłącznie o tym, że chcą, żeby wygrało Prawo i Sprawiedliwość. To są wszystko... Powstrzymuje śmiech. To są wszystko dodatkowa kasa, która idzie na kampanię Prawa i Sprawiedliwości. Dokładnie tak samo jest referendum. Te pytania zostały sformułowane w taki przedziwaczny, plebiscytowy sposób, wyłącznie po to, żeby fundacje związane ze spółkami Skarbu Państwa mogły włączyć się do kampanii wyborczej. Każda z tych fundacji ma środki, które może przeznaczyć na taką reklamę. Jeśli widzicie gdzieś takie duże billboardy z napisem 4 razy nie, to przeważnie one są finansowane z naszych pieniędzy, czyli ze spółek Skarbu Państwa. I no, to chodzi o to, żeby można było dorzucić pieniądze na kampanię wyłącznie. Ale wiesz, ja mam... Kiedy tak wszyscy ciągle powtarzamy, że to są pieniądze przeznaczone na kampanię, to zaczynam podejrzewać, że one nie są przeznaczone na kampanię, tylko przeznaczone dla PiS-u na pokampanii, dlatego że nie widać w ogóle tych ogromnych wydatków. Jakoś kampania PiS-u nie jest bogatsza od kampanii opozycji. No zobaczmy, poczekaj, zobaczmy, co teraz się ale ten ostatni tydzień. Być może, że to się zmieni. No, natomiast jeżeli są te... Wrażenie, że trochę jesteśmy w bańce, przepraszam. Mój ale mąż może, właśnie nie, ale wczoraj poczekaj, grał koncert w Bydgoszczy i mówi, że Bydgoszcz jest po prostu absolutnie zawieszona Prawem i Sprawiedliwością. Co ty mi opowiadasz? Tak, no twoje miasto, tak, to jest... Rodzinne. Ojoj. I nie ma tam żadnego odważnego, który by trochę zrobił porządku z tymi plakatami? Jest Paweł Olszewski, jedynka z Koalicji Obywatelskiej, że jego widać, a że cała reszta to jest Prawo i Sprawiedliwość. Nie, ale plakaty to nie są znowu takie pieniądze. Są straszne pieniądze. Potworne reklamy. Znaczy, być może za mało to śledzę, być może rzeczywiście jestem w bańce, ale podejrzenie wcale nie usprawiedliwia tych zbierania tych pieniędzy. Wydaje mi się, że te pieniądze ponieważ nie zostaną wykorzystane w całości. No bo nie sposób wydać Poczekajmy, bo tak, pamiętajcie, że w kampanii referendalnej nie ma ciszy wyborczej. I może się okazać, że od piątku dwa dni będzie skomasowany atak reklamami rozmaitymi telewizyjnymi. 48 godzin plus marsze papieskie, moim zdaniem, dokładnie. Jeszcze należy w niedzielę. Co będzie, wiesz, taki nalot dywanowy absolutny. Ja nie wiem, zobaczymy. Ale nagle się okaże, tak że jest mnóstwo reklam spółek Skarbu Państwa. Że zmienią zdanie ludzi jeszcze wyborcy w ostatniej? Podejmują decyzje w ciągu ostatnich 72 godzin. Znaczy część z nich. Część niezdecydowana, a my się tutaj naprawdę chodzi o tę część niezdecydowaną, o tę część, która jeszcze nie wie, albo tę część na przykład, która się zniechęciła do Prawa i Sprawiedliwości. To jest bardzo duży stres w PiS-ie w tej chwili. Przepraszam, ja muszę coś wyjaśnić, bo tutaj pójdzie zła plotka, nie? Ktoś się zapytał, co ten stół jest taki uje...
Że ja go cały czas miziam? Tak. Nie, bo on bo jest taki mizialny. Nie, pani Dominika. Bo on jest aksamitu. Bo on jest specjalnie aksamitu. Wyłożony, żebyśmy nie stukali. Tak, i on, ja go miziam cały czas, bo tutaj zostają takie te, ja jestem taka porządniczka. No właśnie, no. I ja tutaj muszę mieć tak wymiziane, no. A potem sobie coś rysuję i znowu muszę pomiziać, no. To jest to niekończący, silniejszy od Dominiki niekończący się problem. No dobra, jest. Przepraszam, bo ci przerwałem. Ja straciłam wątek. A, chodzi o tych wyborców niezdecydowanych. Prawo i Sprawiedliwość się bardzo boi, że część wyborców PiS-u, oni nie pójdą głosować na Platformę Obywatelską, oni nie pójdą głosować na Hołownię czy Trzecią Drogę, oni po prostu zostaną w domu. I Prawo i Sprawiedliwość zrobi wszystko, żeby ich jeszcze nastraszyć, żeby jeszcze przekonać tych, którzy mogliby zostać w domu ze swoich własnych wyborców, żeby jednak poszli do urny. I temu będzie służyło, znaczy zobaczymy filmiki z uchodźcami, z imigrantami, zobaczymy to wszystko, tego Tuska, no który sprzedaje nam dobra rodowe. No to wszystko, to, znaczy chociaż te pytania to w ogóle są bez sensu. Oni położyli cały nacisk na tych uchodźców. Jest to, że, znaczy chociaż niesamowite, co ja w ogóle gadam, znaczy, ale że żyjemy w państwie, to jednak jest niesamowite, w którym PKW godzi się na takie połączenie wyborów z referendum, gdzie można z góry zakładać, że de facto, jeśli by poszły takie reklamy, no to w normalnym czasie one byłyby złamaniem ciszy. Co PKW może zrobić, jeżeli jest ustawa sejmowa, która zezwala na to? No ale PKW mogłoby wydać swoją opinię, mogłoby... Dziękujemy. No nie, no ale nie, no, nie zauważyłeś, że nawet nie zaprotestowali? Znaczy, wiesz o co chodzi. Ja wiem, że tam jest dwóch chyba, którzy mają gdzieś w spółkach Skarbu Państwa fupę. czy trzech, ale no wiesz, no jakaś taka, takie minimum, nie, że udajemy chociaż. A do mnie masz pretensje, kiedy ja mówię, że oni kłamią, no. Nie, dobra, głupi jestem. Poczekajcie, bo są kolejne pytania od naszych widzek i widzów. I mam tutaj, dziękuję Joannie, Marcie, Natalii, Małgorzacie i Barbarze za super naklejki, za super podziękowania, dziękuję Czesławowi z wiadomością pozdrowienia z Vancouver. Super naklejka od Tomasza, też dzięki, i od Krystyny. Czy faktycznie wojsko dowozi benzynę Orlenowi z rezerw państwowych, czy to jest legalne? Nie wiemy. Nie wiemy, czy dowozi benzynę, wiemy, że używają wojskowych cystern. Bo takie zdjęcia obiegły. Tak. Ale benzyny czy diesla? Nie mam zielonego pojęcia. Wiem, że jest problem. To znaczy wiem, że jest realny problem. I to jest kolejny problem. A teraz tak zupełnie patrzeć, czy Orlen, który tnie głupa, nie, z tymi awarią, czy oni nie powinni już wytoczyć producentowi tych dystrybutorów jakiegoś takiego solidnego pozwu, no bo skoro dystrybutorów... Ja myślę, że będzie na odwrót producent. Zaraz wytoczy proces. Wytoczy im proces i ich zrujnuje. Ale tam jest naprawdę problem. Znaczy z tym paliwem, znaczy, proszę Państwa, to, że my sobie nie możemy zatankować, ja nie wiem, do domu dojadę jeszcze jakoś, ale jutro będzie słabo. To jest niewielki problem. Problemem największym, politycznym w tej chwili dla Prawa i Sprawiedliwości są rolnicy. Znaczy trochę my żeśmy na to nie zwrócili uwagi, chociaż w ostatnim Newsweeku zdaje się jest tekst Radka Omachela, który zahacza problem, bo w tej chwili są zbiory kukurydzy, buraków i ziemniaków. To wszystko się zbiera maszynami, to znaczy już nie żyjemy w rzeczywistości, że tam wykopki. Nie, pan farmer musi mieć dużo paliwa. Tak, i musi mieć dużo paliwa, a nie mógł go kupić w hurcie. I teraz tak, wszystko co Prawo i Sprawiedliwość sobie uzbierało u rolników w tym poparciu, załatwiając sprawę zboża, stawiając na ostrzu noża, robiąc te różne histeryczne gesty w ciągu ostatnich paru tygodni, jakby roku nie mieli na to, to w tej chwili tracą, bo rolnicy nie są w stanie zatankować kombajnów. To jest, naprawdę zaczął być duży problem, tam Nowogrodzka znowu zaczęła się wsią interesować. To jest, oni mają takie loty. I teraz właśnie też są na etapie lotu, że rolnicy bardzo ważni i że trzeba te benzyny no jakoś dostać. Przy susze może rolnicy by pojechali podziękować panu prezesowi. Farmerzy, jeśli słuchacie... Ale nie dojadą, bo nie ma benzyny. No ale nie, to przecież konie są jeszcze w niektórych gospodarstwach, można pojechać. Można. Konno. No też osobowe, które trochę mniej palą. Tak. Więc farmerzy, jeśli słuchacie i oglądacie Sekielski Sunday Night Live w poniedziałek, prezes jest w Przysusze, więc można tam pojechać i mu podziękować za braki w paliwach. A to jest niesamowite, bo Przysucha to jest taka gmina, gdzie jest jedna z największych bezrobocich w Polsce. A to jest pod Radomiem, tak? Tak. Znaczy na Mazowszu. Jedna z 10 gmin. A Radom gdzie jest?
No też na Mazowszu, nie? Czy nie? Już? Nie, no na tak, Mazowszu. Na Mazowszu, oczywiście. No. Przecież jest lotnisko Warszawa-Radom. Tak. Nie, no naprawdę. Byłeś na tym lotnisku? Ona się tak nazywa? Jest tam. Warszawa-Radom. Ja wiem, że tam jest napisane, że Warszawa-Radom. Tam się dwie godziny z tym. Mój syn, no, syn leciał z tego lotniska. Mówi, że interesujące. Fajnie, że bo nie ma był ludzi. Jeden lot akurat tego dnia. I tam wszyscy, którzy ich odprawiali, chyba z nudów, bardzo dokładnie sprawdzali każdy bagaż. No bo wiesz, no jak siedzisz cały dzień na zmianie i nie masz nic do roboty, to jak cię pojawi klient, rozbierzmy mu walizę. Super, bardzo fajne to lotnisko. Ale to Adam Bielan z Markiem Suskim są fanami tego lotniska. Oni sobie go specjalnie zrobili, to lotnisko, żeby mieć w swoim okręgu wyborczym. I ta przysłucha to jest naprawdę, tam jest turbo wysokie bezrobocie, a wszyscy głosują na PiS. Nie wiem skąd to się bierze. Może tam są wielbiciele sadomaso po prostu. Może, tyle. Może. Pani Dominika zdecydowanie za rzadko u Tomasza bywa, pisze Ikunka. Do Tomasza tutaj. Ale ja nie śmiem pani redaktor... W niedzielne wieczory. Wieczory, tak, żeby... Znaczy, fatygować. Fatygować, znaczy ja nie mogę, bo ten stół mnie wyczerpie. Ja nie mogę przychodzić, bo ten stół mnie wykończy, naprawdę. Dobrze, słuchajcie, dzisiaj na Circle K, dobrze, bo to... Co? Sekielski, jak Donek przegra wybory, to chyba zrobisz tatuaż prezesa na czole? Beta, co za dowcip, to w ogóle chyba prezes zrobi mi na czole wtedy tatuaż. Ja nie wiem, a ja rozważę, wiesz? Prezesika tak, ja sobie rozważę, ja mam jeszcze ze 3 miejsca wolne, to ja sobie rozważę tatuaż prezesa. To prawda, pani Dominika głównie ustana bywa. Widzisz, mają pretensje ludzie, że tam jesteś, a tutaj tak rzadko. No bo my, nie wiem, Stan mnie po prostu poprosił, żebym była z nim. I jestem. No nie wiem, co mam ci powiedzieć. No zaraz Sekielski dostanie z pół obrotu za ten Radom. Nie czepiać się, bo tu też normalni ludzie żyją. Charlie, wiadomo, że żyją. No, z Radomia pochodzi moja żona, mieszkają tam moi ukochani teściowie w Radomiu. Ja bym nie śmiał złego słowa powiedzieć o Radomiu. Tylko po co im lotnisko? Tylko, nie, no, lotnisko jest Warszawa-Radom, no tam nie wiem. Natomiast no, mają pecha do tych, do Suskich, Foglów, czy Fogielów i Bielanów. No. Więc no, to dobra tyle. Lista, no. Dobra lista, naprawdę. To jest, znaczy, no, to może nie 4, a 3 jeźdźców apokalipsy, ale jednak, no tak. Czy tam jest czwarty jeszcze jakiś pani Bąkiewicz teraz. Bąkiewicz jest, Bąkiewicz! Bąkiewicza macie w Radomiu, no przestań, Charlie, to nie jest dobrze. No nie, nie jest dobrze. A dopiero będzie, jak on zostanie posłem. Oj. Ludzie, czy kartę referendalną można zabrać do domu? Nie. To jest przestępstwo. Nie, przestępstwo. Nie wolno wynosić żadnych kart z komisji, żadnych. Jak się dostajemy 3 karty. Sejm, Senat, referendum. I musimy powiedzieć, że za referendum dziękujemy i dopiero podpisać protokół. Po podpisaniu protokołu nie można już nic zrobić z kartą. I ono się liczy do frekwencji. Więc trzeba powiedzieć dziękuję. W ogóle najlepiej zanim się weźmie do ręki. Znaczy najlepiej nie dotykać i powiedzieć referendum dziękuję, jeśli nie chcemy wziąć udziału w referendum i nie chcemy, żeby się liczyło do frekwencji. Tak, i tam musi być parawka. Komisja musi odnotować, że nie wzięliśmy karty do referendum. Możemy tak samo postąpić z kartą do Sejmu czy Senatu, tam jak nam w duszy gra. Ale zanim złożymy swój podpis, nie wolno wynosić, nie wolno niszczyć, nie wolno nic z tym zrobić, bo to jest przestępstwo. Wolno też zagłosować oczywiście. Oczywiście wolno zagłosować. Ale po co? 4 razy tak. Czy tam, jak to? 4 razy tak, oczywiście. Było takie pytanko tu jeszcze, takie słodziutkie. Gdzie mamy sobie co wytatuować? Nie. Dobrze, tutaj o Izrael to za chwilkę, bo już widzę, że Michał ten przebiera nóżkami w kwestiach zagranicznych. Nie widzisz, bo mam nogi pod stołem. No i to się tak mówi. No. Poczekaj. A, bo było pytanie, ktoś zadał pytanie, dlaczego kochana Unia, bo to do twojej wypowiedzi było, dlaczego kochana Unia, jak rozumiem, to raczej nie jest zwolennik Unii, zadawał to pytanie, nie dała nam pieniędzy za pomoc Ukrainie? Dała. Oczywiście, że dała. Dała. Oczywiście, że dała i to są duże pieniądze. Gdyby nie spróbowała nie dać, to
to byście państwo usłyszeli o tym od naszej władzy. Owszem, dała rozmaite fundusze unijne, które są przeznaczone na to. To nie jest jakaś specjalna troska o Polskę, tylko to są fundusze przeznaczone na wspieranie pomocy dla osób, które są w Polsce, którzy znaleźli się w Polsce jako uchodźcy. Są również pieniądze na unijne, na ośrodki przetrzymywania osób, które przedostają się do Polski z Białorusi, tylko jakoś nikt nie chce ich wykorzystać, żeby te ośrodki zbudować i zamiast tych ludzi trzymać za granicą na mrozie i tak dalej, można by było spokojnie tych, którzy wejdą do Polski, zgodnie z prawem, umieścić w ośrodku, w którym bada się ich tożsamość, sprawdza się ich motywację przyjazdu do Polski i można ich potem deportować lub też przyjąć. Więc... Nie rysuj Dominika. No więc pod tym względem akurat Unia jest w porządku, jeśli nawet w innych sprawach nie jest. No dobrze, to teraz przemieszczamy się na Bliski Wschód, ale najpierw pozwólcie, że jeszcze tylko podziękuję za naklejki Joannie Zeromski z wiadomością. To sobie przeczytajcie. Bartkowi Podgórskiemu, Adamowi Adamczykowi za super naklejka, za super podziękowania Bartoszowi Podgórskiemu. Bardzo wam dziękuję. Zachęcam was wszystkich oczywiście, żebyście przesyłali super naklejki albo super podziękowania. No to hej, co będzie z tym Izraelem? Bo wiesz, dzisiaj od rana, nie, no już wczoraj, ale takie wzmożenie komentatorów. Zauważyłem, że polscy politycy, a przynajmniej znaczna ich część nie specjalnie się orientuje, ale wygłaszają różne płomienne oświadczenia i mowy. Na ile ta sytuacja tam jest poważna według ciebie, Michale, i czy może być tak, że to, co się dzieje teraz w Izraelu i będzie się działo, odwróci uwagę świata od Ukrainy i że tutaj mogą zacząć się dziać jakieś takie nie najlepsze rzeczy? Myślę, że może to odwrócić, ale raczej nie. Wystarczająco długość tej wojny ukraińskiej odwraca uwagę świata od Ukrainy. Ludzie się po prostu coraz bardziej tym nudzą. No najlepszą oznaką lekkiego już zniecierpliwienia, czy też osłabienia zainteresowania wojną w Ukrainie jest to, że pani Iga Świątek przestała nosić flagę Ukrainy. Tak, już nie ma jej na czapce, więc uznała prawdopodobnie, że już powiedziała, co powiedziała. Ja bardzo ją cenię za to, że wbrew propagandzie i silnie to nosiła, ale właśnie przestała, co jest pewną oznaką takiej smutnej rzeczy, że świat przyzwyczaił się do tego, że Ukraińcy setkami giną na froncie, że ich się ostrzeliwuje, nawet pogrzeby. A to, co się dzieje w Izraelu, myślę, że i tak tego trendu nie odwróci, albo w jedną, albo w drugą stronę. Natomiast to nie potrwa długo. Bo jednak to jest taki desperacki wyczyn ze strony, desperackie działanie ze strony Hamasu, który pokazuje, że działa, pokazuje, że jest w stanie zorganizować dosyć skomplikowaną operację, bo jednak... Terrorystyczną. Ale nie ma szans militarnych z izraelskimi siłami wojskowymi, to się nazywa... i izraelskie siły obronne. I więc raczej prędzej niż później to się skończy. Przypomnę, że to było w rocznicę tej tak zwanej wojny Jom Kippur, która też trwała tylko kilka dni. Poprzednia wojna z roku 67 była wojną sześciodniową, a wtedy atakowało Izrael wszystkie sąsiednie kraje czołgami. Więc to oczywiście
te działania, które są w tej chwili, prawdopodobnie uspokoją się w ciągu kilku dni, co nie znaczy, że palestyńscy bojownicy się rozbroją nagle, to po prostu zejdzie z powrotem do takiej formy utajonego konfliktu i no, tu jedyna rzecz, która jest rzeczywiście zastanawiająca w tym, co się wydarzyło, to nie jest skala ataku Palestyńczyków, tylko to, że przy tej skali, która musiała się wiązać również z ogromną skalą przygotowań, wywiad izraelski, ten słynny wywiad izraelski, tego nie zauważył, więc powstanie... Znaczy żadna ze służb izraelskich. No tak, no, generalnie, no, żadna ze służb, więc powstaje pytanie, jakim cudem tego nie zauważyli. Zawsze, znaczy, nie chcę podejrzewać o złą wolę, a właściwie zbrodniczą wolę władz Izraela, no, ale to jest bardzo podejrzane, bo zawsze jak się władzy każdej służy dobry wróg, najlepiej krwawy wróg, naszej władzy też wrogowie rozmaici służą, wszelkim innym władzom na świecie, Rosjanom też służą wrogowie, żeby wzmacniać pozycję władzy, więc no, może ktoś taki diaboliczny pomysł miał. Ja wiem, że to jest taka spiskowa teoria, no ale jak wytłumaczyć to, że tego nie zauważono? No, to jest zadziwiające. Dominiko, czy chcesz się jakoś odnieść? Nie, ja się nie czuję kompetentna w sprawie Izraela kompletnie. Mnie tylko jedno odniesienie chciałam zrobić do naszej kampanii, że wczoraj, kiedy już dowiedzieliśmy się, co się dzieje w Izraelu, minister spraw zagranicznych, jak zwykły troll, wjechał na konferencję prasową kandydatki z piątego miejsca w Łodzi, Koalicji Obywatelskiej, i postanowił ją zakłócić. Znaczy, uważałabym, że ma ważniejsze sprawy do robienia w tym czasie. Minister spraw zagranicznych? Tak. Który dotychczas w ogóle nie. Postanowił zaistnieć i dziewczyna startuje z piątego miejsca. Zupełnie szczerze, ja bardzo panią przepraszam, ale ja nawet nazwiska do końca nie pamiętam, bo nie jest posłanką i nie jest osobą powszechnie znaną w centralnej polityce, a pan minister Rau postanowił zaistnieć na jej konferencji prasowej i ją zakłócić. Nie, no jakoś tam jakieś takie utarczki naprawdę z pozycji trolla internetowego. Tak, tam to było w aferze wizowej oczywiście. I ja bym się spodziewała, że akurat w tym czasie i w tej sytuacji międzynarodowej ma inne sprawy do zrobienia, a nie miał. Jeszcze tak szybko tutaj zerknę, czy coś macie do nas. Tutaj nie, czy powiedział, ale no dobrze, bo tu już widzę, że są takie mocno wewnętrzne rozmowy. Wiesz, no, jak to na czacie w pewnym momencie. Czat zaczyna żyć własnym życiem. I mam czasami, oglądać. Mam czasami wrażenie, tak, że nie do końca wtedy jest kontakt z nami. Ale tak czy inaczej, już ostatnie teraz podziękowania ode mnie. Za super podziękowania od Rum. Super podziękowania od Anny z wiadomością Tomasz na prezesa TVP. A i to jest pomysł. Ale nie, no daj spokój, to za bardzo ucierpi wtedy Newsweek. A ja bym poszedł tylko na miesiąc. Tak, bo tam jest parę kwitów do wręczenia. Podziękowałbym za 8 lat pracy niektórym. Chociaż wiesz, że ja mam zupełnie inną koncepcję, żeby im kazać pracować normalnie. Pani Danuto. Proszę to przeczytać. Tak. Wiecie, ja wspominałem o tym, o tej debacie. Poczekaj, tylko dokończę. Zaraz. Pamiętaj, że o debacie. Super naklejka od Andrzeja. Dziękuję Andrzeju, od Marzeny. Super podziękowania od Ikunka i od Ben Kruczek też super podziękowania przesłał. Bardzo dziękuję za nie. Tak, no w tej debacie Wałęsa Miodowicz na początku występuje niejaki Marek Tumanowicz, który no, przedstawia gości, no bo nie wszyscy znali Wałęsę, i też no, wprowadza zasady, przedstawia i tak dalej, i tak dalej. Ten człowiek, Marek Tumanowicz, to była twarz stanu wojennego. Człowiek, który wymyślił to, żeby prezenterzy ówczesnych wiadomości, które wtedy się nazywały Dziennik Telewizyjny, to tak jak dzisiaj. Występowali
Tak, występowali w mundurach, oni byli szeregowcami, tutaj nie mieli żadnych gwiazdek. No i tenże Marek Tumanowicz to ku przestrodze innym funkcjonariuszom dzisiejszej telewizji, ten Marek Tumanowicz był mniej więcej takim Adamczykiem tamtejszej telewizji. Zaraz potem zajmował się stróżowaniem nocnym. Przez chwilę jeszcze pracował w telewizji, a potem jedyna praca, jaką mógł znaleźć, to właśnie był stróż nocny, czego ja Państwu szczerze z całego serca życzę i ostrzegam. Zapadła cisza. Nie, już za późno. Znaczy, wiesz, oni 8 lat już pokazali. Nie, to ja wiem. Poza tym oni nie będą musieli, jak mają takie zarobki, jak ujawnił Andrzej Stankiewicz w Onecie, to oni nie będą musieli. Ale jest tam mnóstwo innych pracowników, którzy nie byli Markami Tumanowiczami, ale no, nie warto tak sobie przysłużyć życiorysu, bo to w większości są młodzi ludzie. Ja im bardzo współczuję. Tumanowicz działał w tej telewizji kilkadziesiąt lat temu, a ja do dzisiaj pamiętam jego nazwisko, pamiętam obrzydzenie, z jakim na niego patrzyłem. Więc pamiętajcie o tym, że ludzie pamiętają. Ale dałem, nie? Fajnie tak, wiesz, tak wzniośle. Starszy pan. Nie, słuchajcie, mam prośbę. Powiedzcie dlaczego, bardzo was proszę, takie profrekwencyjne zakończenie zróbmy. Powiedzcie od siebie, tutaj Dominiko, masz kamerkę swoją, powiedz dlaczego widzowie Sekielski Sunday Night Live mają iść na wybory. No, dlatego, że jak się nie chodzi na wybory, to się człowiek nie liczy. Znaczy, nawet żeby sobie ponarzekać na wybraną władzę, to warto mieć ten głos, który się odda na nią bądź na jej przeciwników politycznych. Głos wyborczy to jest jeden z najważniejszych przywilejów w demokratycznym państwie. Mamy tylko jeden głos, ale możemy nim zdecydować o przyszłości kraju. Naprawdę, to nie jest truizm, to nie jest naciąganie rzeczywistości, ale każdy głos może zdecydować o tym, jak będzie wyglądała Polska, jak będzie wyglądała nasza przyszłość na następne kilka lat. Przypomnijmy sobie, że wybory prezydenckie 3 lata temu przeważyło 400 tysięcy głosów. To naprawdę jest bardzo, bardzo niewiele. Nazywam się Milion. Jak mówił nasz wieszcz, każdy z nas jest milionem i jak się nie pójdzie głosować i potem się okaże, że nasz kandydat, czy też lista, na którą moglibyśmy ewentualnie głosować, odpadła, bo zabrakło jej 10 głosów, czy jednego nawet, to się też może zdarzyć, to człowiek będzie żałował. W ogóle bycie obojętnym wobec tego, co się dzieje wokół, niezależnie od tego, jaka jest ta władza, za jaką ją uważamy, jest po prostu lenistwem umysłowym i po prostu trzeba się zmobilizować, nawet pojechać na rowerze, bo może być ładna pogoda i oddać ten głos, postać trochę w kolejce, pogadać z ludźmi, jest fajnie, naprawdę. I jeszcze raz, nie lęcie się, głosujcie. To ja mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć? Tak, ja bym jeszcze chciała jedną rzecz powiedzieć, dlatego że bardzo często słyszę, ale ja nie mam na kogo głosować. Słyszę to przeważnie od ludzi młodych, bardzo takich, którzy albo pierwszy raz mieliby głosować, albo no, ostatnie wybory to były te, w których mogli głosować pierwszy raz, ale na nie nie poszli. Teraz też mówią, nie mam na kogo głosować. Jest takie powiedzenie, zdaje się, że anglosaskie, że my nie wybieramy w wyborach do parlamentu swojego partnera życiowego. To nie jest ktoś, kto musi spełniać wszystkie nasze marzenia i wizje na przyszłość. Natomiast wybieramy autobus, który dowiezie nas najbliżej tego miejsca, w którym chcemy być. I trochę o to chodzi, że nie musi partia, na którą chcemy głosować, spełniać wszystkich naszych marzeń. Ale na pewno w programach partii znajdziemy rzeczy, które są dla nas istotne. Czy to są prawa kobiet, czy to są usługi publiczne, czy to jest służba zdrowia, czy to jest sądownictwo, czy to jest zielona energia, czy miejsce Polski w Unii Europejskiej, czy na świecie. Każdy z tych elementów składa się na to, że zbliżamy się do tego miejsca, w którym chcemy być i dlatego warto na głosować. No to jeszcze niech pan powie. Ja zaraz powiem. Tylko podziękuję za super podziękowania od Zympans.
z wiadomością, że nie mamy leku przeciwko COVID-owi przed jesienią. Super naklejka od Marcina Rybińskiego. Dziękuję Marcinie i super podziękowania od Herwi. Dziękuję. A teraz słowo na niedzielę. Aby wygrać, trzeba grać. Aby wybrać, trzeba oddać głos. Dziękuję bardzo. Tomasz Sekielski, Dominika Długosz oraz Michał Broniatowski. A na koniec oczywiście przypominam wam, abyście kupili najnowszego Newsweeka jutro w punktach sprzedaży, a dzisiaj już w wersji cyfrowej, jeśli ktoś ma subskrypcję na newsweek.pl. Polecam dużo do czytania na ten ostatni tydzień kampanii wyborczej, a dokładnie właściwie 5 dni kampanii wyborczej. Wielkie dzięki. Bardzo wam dziękuję, że znaleźliście czas. Dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.